Ole świat! Piękna ryba! Piękna ryba! Cześć wszystkim, witamy w kolejnym odcinku na kanale AMS Fishing Team. Postanowiliśmy dzisiaj puścić się ponownie tropem żuławskich okoni, chociaż Artur tropem żuławskich szczupaków na razie chodzi, ale przewidujemy, że dzisiejszy dzień będzie raczej okoniowy. Zobaczcie w ogóle, jaka jest piękna pogoda, aura po prostu jest, chyba Artur, co, idealna, co? No tak, tylko tyle, że dochodzą do nas wieści, że jednak ryby dzisiaj nie ma. Nie jest chętna do współpracy, już jeden kolega spłynął, a jest godzina dopiero dziesiąta już, o Jezus. Ale ten czas leci. Poleciało, od 8 jesteśmy na wodzie, już 2 godziny, nie wiadomo kiedy, bo w dobrym towarzystwie to czas szybko leci, nie? Dokładnie tak, ale my się tym kolegom, co spłynął, nie przejmujemy i mamy nadzieję ponownie na jakąś fajną rybę na łodzi. Miłego oglądania. Hej. Ule, piękny okoń, ale garb. Zobaczcie, jaki cudny okoń. Nikt mi nie powie, że w Polsce nie ma dużych ryb i nikt mi nie powie, że duże ryby nie biorą na małe przynęty. O, jest, jest fajny. Ule, fajny okoń. O, ale fajny, jest. No i co, wychodzony, tak? Wychodzony, wypływany bym powiedział, wypływany. Jest fajny okonek. Okonek, okoń. To już jest okoń. Zobaczcie. No taki ile ma? 24, 5, nie? Bardzo taki pozytywny. No i to już tam, no, do znudzenia. To ja powtarzam, do znudzenia. Zobaczcie, motor oil. Wasabi 5 cm. Zaczynałem od główki 4 gramy. Kiepski efekt. Wychodziły same maluchy. Zmieniłem główkę na 5,5 grama i zaczęły się dopiero... Co prawda tych brań jest mniej, ale jak przygrzmocił, no to już drugi taki ciut większy. Dobra, na razie. Jest. Tak, jest. Ale taki widzisz. Ale no, co? Ogonek urwany od wasabi. Zobaczcie, tutaj został. Wracaj do wody. Jest kolejny garb, ale to dzisiaj powiem wam, że normalnie typa. Myślałem, że nieduży, ale taki wymiarowy. Ale to dzisiaj trzeba się nad nimi naprawdę napracować. Oj, ładny. Olej, ładny. Fajny. Ale to podbierzemy normalnie. Oj, chodź. Waleczny. Piątaszek, co? Tak. Zobaczcie, kolejny fajny okoń do znudzenia motoru, ale za chwilę chyba to trzeba będzie zmienić, no bo to już naprawdę się powoli zaczyna robić nudne. Bardzo ładnie wziął, bardzo mocno, solidnie i taki, myślę, z 22-23, taki zawodniczy, sportowy, fajny rozmiar. Wraca do wody. Ups, trzymaj się. Wygląda na to, że dzisiaj pojedyncze ryby się u nas meldują. Nie ma jakiejś łowicy na echo, też nic nie widać, płaskie dno. Ale skądś to konie wyskakują. Co, lecimy po kolejnego? Tak, Michał non-stop wasabi. Ja kombinuję, już piąta, dziesiąta przynęta, ale sprawdzam. U mnie nic, Michał już dwie, trzy ładne rybki. I to zobacz, taki... Do skrobania. No. Ty byś tylko skrobał. O, delikatuśne branie. Takie, wiesz, ledwo. Wyczuwalne? Tak, naprawdę ledwo wyczuwalne. Bo ujęcie, no też nie ma co się dziwić, że to ledwo wyczuwalne, bo to ledwo wyczuwalny okoń. Wzrokiem. Ledwo wyczuwalny wzrokiem okoń. Tak, spadaj. Nie jest taki zły, ale no, łapał z 5 razy, na pewno będzie widać, jaka może. A, ładnie łapał. Dobra, wypuścimy cię z drugiej strony. Hej, hej. Malutki. Na początku się postawił, ale...
Nie, taki malutki. Postawił się okoniem. Tak, okoniem stanął, okrakiem. Nieduży. No chociaż powiem ci, że... Jakieś takie walesne są dzisiaj, wiesz? Bo chyba są, może wychodzą na żer. Może być, że wychodzą na żer, bo nie są... Nie, mój był posiutki. No ten też, no. Nie są duże, ale normalnie czuć na kiju, jakby były większe. No jest okoń ze środka, tak w sumie ostatni żółty takie od niechcenia. I no centralnie zrynny, Artur, wiesz? Centralnie ze środka i to taki widzisz. Taki naprawdę fajny, przyjemny. Nie za duży, nie za mały. W sam raz, o, ładnie się postawił. Także na razie, trzymaj się, do zobaczenia. O, ale fajny okoń, wow. Jest. Ha, 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 ha. Fajne. No największy dzisiaj. No wiesz. Ja raz albo ten, jak to się mówi? Rasa porządny. Aż groźny, bo przez moment był groźny. I co? Jest. Cyk, cyk. Jest i on. Chłodny dzień, 16 stopni podobno. Nie, 13, woda ma 16. Woda ma 16, super. Toni. Ołała, ołała. Co? Też miałem w toni. No dobra, skoro tak tutaj... Może przy tych patykach stoją, co? A jak wiadomo, powszechnie tam, gdzie patyki, tam wyniki, nie? No, no. Ale świat! Piękna ryba! Piękna ryba! Ja nie wiem, czy to jest sandacz. Albo nie wiem, albo super wielki ok. Ale jak to walczy! Piękna ryba! Ale świat po prostu, powiem ci, że ja nie wiem, czy to nie jest sandacz, nie? No to poczekaj. Aha, nie wyciągnąłeś go jeszcze, nie, tak? Nie wiesz, o co chodzi? Muruje do dna, tak. Uh-huh. Zobacz, ale popuść. Tak muruje do dna. I co tam, gdzie patyki, tam wyniki. Dobrze, że bez kotwicy jesteśmy, bo już było w kotwie. Ulusz piękny okoń. Ulusz duży. Ole, Michał, ty rozkręcaj ten podwierak. Michał, ty rozkręcaj ten podwierak. Spokojnie. Zaraz się rozkręci. Nie patrzyłem na okonia, widzisz? Boże! Bo się skupiłem. No, twój rekord chyba życiowy, co? Trzymaj. Zobaczcie. W Polsce nie ma ryb? Sali. W Polsce nie ma pięknych garbów? Artur, to jest 40, tak? Będzie. Będzie. To jest takie coś jak... Jezus Maria. Przy tej okazji zapraszam was po raz kolejny serdecznie na konkurs. Wędka, kijek, Toshido, kowrtek, Yoshida, wasabi. Zobaczcie, w pysku. Ryby. Ten cały zestaw jest do wygrania w konkursie. Zapraszam na naszego Facebooka. Jezus Maria, jak dawno takiego konia nie złowiłem. Dawno. Nigdy takiego konia nie złowiłeś. O, zobaczcie. Zobaczcie, jaki cudny okoń. Nikt mi nie powie, że w Polsce nie ma dużych ryb i nikt mi nie powie, że duże ryby nie biorą na małe przynęty. 5 cm wasabi w pysku. Okoń piękny, gruby. Odhaczamy, chwilę w podbieraku i puszczamy. Piękna sprawa! Piękny! Yeah. Mega, mega, mega okoń. Nie pamiętam, kiedy ostatnio takiego złowiłem. Tamten do tamtego na śniadanie zjada. Skoro z tych miejscówek udało się złowić fajnego garbusa, to postanowiliśmy obowiązać to miejsce do zakrętu.
sporo ziela. Co chwilę przynęta wpada w to zielsko, więc nie jest to proste łowienie. Skoro mus, to mus. O, jest. Nieduzi. No, taki czy ja wiem, czy nieduża? Nie, bo ty płyniesz, tak? No to jest taki. Jest. Ostatnio Artur wspominał o sprzęcie, na którym łowił o konie. Dzisiaj ja wam powiem dwa słowa o swoim zestawie. Od tego roku łowię na kijek o nazwie Toshido. Jest to naprawdę świetna wędka za niewielkie pieniądze. Model, którym łowię, to jest to model o długości 210 cm. CW tej wędki jest od 1,5 do 10 gramów. Do tego mam zamontowany kołowrotek Yoshida w rozmiarze 208. Designersko firma Robinson rewelacyjnie skomponowała tutaj kołowrotek do wędki. I mamy identyczną kolorystykę, czarny z granatowym. Prezentuje się to naprawdę wyśmienicie. Jeżeli chodzi o przynęty, to tutaj powtórzę się po raz setny. Będę nudny, ale w dalszym ciągu wędkuję na wasabi w rozmiarze 5 cm w różnych kolorach. Dzisiaj motor oil i perełka. Ten zestaw, jak już wspominałem, przy okazji złowienia świetnego garbusa jest do wygrania aktualnie w naszym konkursie na Facebooku. Jest. Ale dna, nie? Tak, samego dna i nieduży. Taki bardzo nieduży. Dobra, hej. No zobacz, pod tą drobnicą. Pod tą mockującą drobnicą. Ale co, podpięty. Tak, tak, za brzuch podpięty. Ale zobacz, co jest pod tą mockującą drobnicą. Zobaczcie, co znaleźliśmy za sobą taką oczkującą drobnicę na wodzie. Rzuciłem tam swój pierwszy raz, zobaczcie co się działo pod tą drobnicą. Malutki sandaczek. Szybko go uwolnimy. Także ich tutaj może być więcej. Cześć sandaczeku, ale może być ich tam dokładnie więcej. Co on tu robi? Jest. Dale, kurde, z takiego wyrzutu wielkiego. No. Ciągnę go i ciągnę. Patrz jaki... Taki czarny, zobaczcie. O, ale czarność, jak będzie, jak dorośnie do 40, to będzie piękny. Czas kończyć ten naprawdę udany dzień. Okoń prawie 40 cm z polskiej wody. Żuławskiej polskiej wody to jest naprawdę coś. Przyznasz mi rację, co? No, tak. No tak. Jeżeli podobają wam się takie okonie i lubicie jakie łowimy, to prosimy zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Zostawcie również komentarz i w tym komentarzu napiszcie proszę jak wy skończyliście wakacje. Z jakimi wynikami, może z jakimiś rekordami, może z jakimiś rekordowymi rybami, może z jakimiś fajnymi sytuacjami. Jeżeli podoba wam się to, co robimy i jak robimy, kliknijcie przycisk subskrybuj. Kliknijcie też dzwoneczek. I na pewno nie przegapicie naszych kolejnych filmów z nadwody. A tymczasem żegnamy się i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale AMS Fishing Team. Cześć, siema. Na razie.